Miasto aniołów. Anioł 5, atak na cyberolkusz i misja na Syberię. Była dwoga nad ranem 16 listopada 2545 roku, kiedy Henryka zbudziły dwa głośne wybuchy. Na początku myślał, że to tylko sen, ale kiedy drugi wybuch wstrząsnął jego pokojem, wiedział, że coś jest nie tak. Natychmiast sięgnął po augmentywne okulary, które podłączyły go do sieci cyberolkusza. Systemy obronne megazamku wykazały aktywność przy bramie, a kamery pokazały ruiny i dym przy wejściu. To były rakiety komunistów. CCTV miasta zanotowało dokładny czas i trajektorię rakiet. Najbardziej niepokojące było to, że systemy obronne i radarowe zostały zhakowane, co oznaczało, że rakiety mogły ominąć tarcze i pola siłowe tylko dzięki wyłączeniu ich od środka, z pałacu. Czy to możliwe, że sam działałem na szkodę swojego państwa? Zastanawiał się Henryk, nie mogąc uwierzyć w to, co się wydarzyło. Natychmiast poinformował swojego asystenta o podniesieniu blokad i kurtyn oraz zaalarmował generałów, zwołując naradę na godzinę 10 rano następnego dnia. Nie mogąc zasnąć, Henryk postanowił medytować, aby naleźć wirusa w swojej głowie bez podłączania się do cyberprzestrzeni kablem. W czasie medytacji znalazł białego królika, symbol, który prowadził go do rozwiązania zagadki. Otworzył oczy i zobaczył, że słońce wschodzi. Natychmiast pobiegł w stronę tarasu, podłączył się do sieci i aktywował anielską zbroję Godra. Zbroja Godra i wysokotechnologiczne systemy obronne. Henryk wyskoczył przez okno, a zbroja w postaci kapsuły rakiety z biało-czerwonym dymem, niczym kometa, porwała jego ciało. Skrzydła anielskie symbiota rozwinęły się z dymu i uniosły go w górę. Z tej wysokości mógł dokładnie przyjrzeć się miastu. Przeskanował mury i wszystkie kamery oraz radary, chcąc być pewny, że nie przeoczył żadnego zagrożenia. Z orbity podłączył się do satelitów, ale nie znalazł żadnych śladów. Spojrzał w stronę Azji, na byłe tereny Rosji, ponieważ już jego ojciec Kale wiedział o zagrożeniach płynących z tamtego regionu. Kale podzielił Rosję na gubernatorie, pozostawiając im autonomię, ale zawsze istniało ryzyko. Od szpiegów słyszał o zaawansowanych badaniach prowadzonych na Uralu przez gubernię moskiewską. Stale mieli dostęp do technologii atomowych i poszukiwali ziem rzadkich. Skan gubernatorii wykazał, że prowadzone są zaawansowane testy technologii robotyki. Wykrył adres hangaru podziemnego na Syberii, gdzie nielegalnie produkowano mechy o wysokości około 40 metrów, czyli wielkości dwóch poziomów megabloku. Henryk, anioł Godra, poleciał tam z orbity, informując dwa oddziały orłów, aby czekali w pogotowiu na orbicie. Poinformował również prototypową jednostkę o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego i obronnego. Oddział Serafinów. Oddział Serafinów. Serafini byli legendą. Mówiono o nich jako o półludziach, półpsach i półrobotach, wyrachowanych zabójcach bez emocji, z kodem tradycji. Kiedy nie pracowali i nie ćwiczyli, spali w toni fizjologicznej dniami i nocami, trzymani na orbicie z uzbrojeniem przechowywanym osobno na innej stacji. Byli wynikiem transgeno-humanogenetyki, doskonaleni przez lata. Henryk, przyleciawszy na Syberię, zszedł na niską orbitę i rozpoczął skanowanie terenu. Hangar podziemny był dobrze ukryty, ale dzięki zaawansowanej technologii skanowania zbroi Godra udało mu się zlokalizować wejście. Wylądował kilka kilometrów od celu i wezwał oddziały orłów oraz serafinów. Bitwa w hangarze. Oddziały zebrały się w punktach zbornych, przygotowując się do ataku. Henryk w swojej zbroi Hellbat husarskiej wzmocnionej Eternium przewodził operacji. Eternium z jego zdolnością absorbowania energii kinetycznej i przekształcania jej w wyładowania elektromagnetyczne było kluczowym elementem ich strategii. Gdy oddziały były gotowe, Henryk dał sygnał do ataku. Grupa serafinów przebiła się przez pierwsze linie obrony, likwidując strażników bez większych problemów. Ich wyrachowane, precyzyjne ruchy były jak machina wojny, niepowstrzymana i bezlitosna. Henryk wpadł do hangaru z zbroją podświetloną na czerwono od absorpcji energii. Wyzwolił falę elektromagnetyczną, która zneutralizowała systemy elektroniczne w całym kompleksie. Orły zabezpieczały perymetr, eliminując wszelkie zagrożenia. Wewnątrz hangaru odkryli zaawansowaną linię produkcyjną mechów. Henryk, wiedząc, że te maszyny mogą stanowić poważne zagrożenie, natychmiast rozkazał zniszczenie wszystkich jednostek. Serafini szybko przystąpili do realizacji zadania, używając ładunków wybuchowych do zniszczenia infrastruktury.
powrót do Cyberolkusza.